Serdecznie Was pozdrawiam i chyba będę musiała się na początku z czegoś wytłumaczyć, bo no już słyszałam ostatnio, czyś ty się, kobieto, zerwała z pietruszki? Dlaczego tak drogo oryginały twoich obrazów? No ale zaraz do tego dojdziemy. Bardzo się cieszę, że tak wiele jeszcze do nas przybyło nowych widzów, ludzi z całego świata, gdzie piszecie mi nawet już po angielsku, nawet po polsku, gdzieś ktoś czyta, jakoś próbuje sobie te napisy, nie wiem jak to się dzieje, że ktoś mówiący tylko po angielsku słucha, gdzieś przekazaliście jednak te filmiki, więc dziękuję bardzo, jestem naprawdę wdzięczna, bo dzięki temu ta praca może się po prostu rozejść, może dotrzeć, a jeszcze jak wspiera, to ja już jestem cała po prostu w skowronkach, szczęśliwa i no i cieszę się razem ze wszystkimi, bo widzę, że wieszacie, że eksperymentujecie. Basia nam opowiedziała tutaj różnych ciekawych rzeczy, jak można sobie właśnie zaczarować ten nowy rok i na co zwracać uwagę, na które kierunki. No i ja Wam podam dzisiaj kilka symboli na nowy rok 2024. Łącznie z kogutem będzie, tylko pojedziemy wikingowo, pojedziemy bindrunowo, wikingowo i oczywiście kolorystycznie i można z tego skorzystać, jeśli na przykład komuś też kolory nie będą pasować, czy bindruna nie taka, nie spodoba się, to tutaj przedstawię, jak można sobie samemu to zrobić i zawiesić, pomalować, tak jak chcecie, w odpowiednim kierunku, a innych, którzy chcą gotowce, zapraszam do sklepu, gdzie już część jest podana, nie ma wszystkich, no bo, że tak powiem, zmalowałam tego setki i mam w domu galerię, galeria mi tutaj wisi po ścianach i dzięki temu ja też czuję się inaczej w swoim domu, jest ogromna różnica, tak jak człowiek się czuje u siebie w domu, ale jeszcze jak jest otoczony tą taką, ja bym powiedziała, magią, wsparciem energetycznym, czy symboli, czy kształtów, terapii kolorem. Niektórzy to nazywają terapia kolorem, nawet nie wiedzą, co tam wieszają, ale działa, bo kolor się zgadza i akurat potrzebują odpowiedniego koloru. No więc słuchajcie, witam też wszystkich tych nowych tutaj, którzy do nas dotarli, doszli i świadomość się powiększa i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, skąd ja się tutaj urwałam, z której choinki i co ja tu robię, no więc od wielu, wielu lat, praktycznie od początku zajmuję się czymś, co się nazywa śnienie. Śnienie na jawie i śnienie świadomymi snami, kiedy śpisz, śnisz, czyli tworzeniem twojej rzeczywistości do tego, używam różnych mediów właśnie, i malowanie, i taniec, i głos, i śpiew, i gestykulacje, książki, pisanie ich właściwie. No i opowiadamy sobie oczywiście o tych różnych naszych doświadczeniach na YouTubie. I też używam też kart i tarota, i wcześniej używałam run. Wchodząc w piękne, coraz piękniejsze procesy z coraz większą grupą ludzi, bardzo świadomych, szybko wchodzących w procesy i ten czas teraz jest tak, tak cenny i tak szybko można załatwić pewne rzeczy, że kiedyś siedziało się godzinami na terapii, płaciło się mnóstwo kasy za to i po 5 latach analizy freudowskiej ten człowiek w końcu rozumiał, dlaczego ma problem, ale co z tego, że rozumiał, jak nadal nie wiedział, co on ma z tym problemem zrobić i że tak już będzie, takie przeznaczenie. A tutaj można poprawić swój punkt widzenia, siedzenia, można coś zmienić. No i wszyscy razem to z Wami robimy. Bo niejednokrotnie na tych czatach też widzę, są specjaliści, profesjonaliści, którzy coś dodadzą od siebie i inspirują nas też z gośćmi, żebyśmy coś więcej mogli powiedzieć, czyli dajecie nam takie cudowne wyzwanie, a na to. No ja też się ostatnio złapałam, że myślałam, że namalowałam już wszystko na wszystko, pod każdym względem, ale jednak mnie zaskoczyliście, okazało się, że nie namalowałam nic na wygraną w totolotka. No i mam nadzieję, że się poprawię w przyszłości, że naprawię i to, ale wydawało mi się naprawdę do niedawna, że wszystko namalowałam, co tylko można namalować, w różnych barwach, kolorach, na kanwach, na papierze i wszędzie można brać i stosować na wszystkie sposoby. No dobra, to co? Najpierw czy ja się urwałam z pietruszki, z której albo z choinki i dlaczego tak drogo? Jak ktoś pamięta i oglądał, był taki filmik Story Wiechy jeszcze rok temu, gdzie mówiłam o poszerzaniu punktu swojego bogactwa.
I kiedyś ja rzeczywiście te obrazki swoje, tutaj proszę, za mną wiszą, sprzedawałam nawet za 400, 500 euro. Kiedyś nawet pierwsze takie na papierze rozdawałam za darmo i potem ludzie mi właśnie po raz pierwszy zgłaszali, że sobie gdzieś tam powiesili na związek i bach, i jest. I tak sobie zaczęliśmy to aktywować wspólnie, eksperymentowaliśmy naprawdę na wielu poziomach. Nie tylko to są moje eksperymenty. No i stwierdziłam, że oczywiście nie opłaca się ani tego sprzedawać, no bo ja to namaluję, już więcej tego nie, że tak powiem, nie zchanelinguję z właśnie tej inspiracji, nie te kolory wyjdą. To jednak jest magia odpowiedniego czasu, energii, przesłania, które chce się wydarzyć przeze mnie. Ja tutaj jestem jakby mniej znacząca w tym procesie, bo ja po prostu siadam i mam nakaz malowania. Albo się z tym zgodzę, albo nie. Jak się nie zgodzę, to będzie mi gdzieś tam wywiercało od środka, więc jakby lepiej się zgodzić. Lepiej z Weną się nie kłócić. To tak na marginesie. No i oczywiście, jeżeli ja gdzieś to sprzedawałam, one są w Afryce, w Kanadzie, po całym świecie są moje obrazy. I nigdy więcej ich nie zobaczymy, a tymczasem mogłyby komuś też innemu posłużyć, więc wpadłam na pomysł, że możemy to drukować. Bo w druku nie dość, że jest taniej, to do tego wszystkiego można sobie wydrukować w jednej cenie. Naprawdę kilkanaście razy można obdarować. I tak jak powtarzam, jedyne co tylko proszę, żeby nie sprzedawać tego, bo no wiadomo, ale to już jest zakazane energetycznie przeze mnie, więc wiadomo, że na kogoś takiego czekają jakieś tam konsekwencje energetyczne, a ja się w to już nie mieszam, bo nie mam na to czasu i chęci. Więc dlaczego takie drogie? O poszerzaniu punktu bogactwa mówiłam właśnie wtedy w Torrevieja, żeby za swój serwis nadawać różne ceny, ale różne. No i ktoś znalazł, rzeczywiście jest taki obraz u mnie na sklepie, ja tam napisałam 49 milionów. I napisałam to na wzór właśnie obrazu, który widziałam chyba w Los Angeles i też w Nowym Jorku widziałam takie obrazy, gdzie ceny były potworne, właśnie tego typu potworne. I dla mnie wtedy to było takie. I potem zaczęłam się z tym oswajać. Mówię, jak to? Przecież dla kogoś 49 milionów to będzie tak jak dla mnie 49 euro, dlatego że ktoś ma inną percepcję, ktoś żyje w innym świecie zupełnie i to w ogóle nie zależy od tego. Jedynym takim właśnie, może nie jedynym, ale mocną techniką poszerzania swojej obfitości jest z doświadczaniem, jak ceny. Wystawiania ceny i patrzenia na ceny w sklepach na nas działa. Jakie to dla nas jest? Co uważam za drogie? Co uważam za tanie? No i wtedy, jak widziałam ten obraz, gdzie dla mnie to było takie chlapnięcie, tam nic nie było, ale ktoś wziął farbę i chlapnął na płótno i podpisał 49 milionów, to mówiłam, kurczę, to on musi mieć naprawdę niezłą percepcję swojego bogactwa, skoro tak zrobił i ktoś to jeszcze kupił na przykład. Ja już nie pamiętam, gdzie to było, czy to była galeria, czy to było u kogoś w sklepie, że jakiś sklep to zakupił, no ale to też nie ma znaczenia. Chodziło mi o sam punkt poszerzania swojego bogactwa, więc tak samo, ponieważ nie czuję potrzeby, żeby te oryginały w tej chwili sprzedawać, więc uznałam, że jest to doskonały pomysł. Ja też pracuję, tak jak my wszyscy, nad swoimi własnymi sprawami i poszerzaniem punktu, czy bogactwa, dobrobytu w nas. Doświadczeń, pozbywania się, może transformowania pewnych programów. No i obserwacji sobie już tak całkiem przyjemnie, na wesoło chwilami, gdzie nas może to zaprowadzić, i jestem pod wrażeniem naszych wszystkich nas zmian. Jak to działa na Was, jak mi o tym piszecie, i jak to działa u mnie. To poszerzanie punktu bogactwa. Więc te oryginały, one nie są, słuchajcie, na sprzedaż stricte, że tak ma być, tylko one są moją osobistą pracą wtedy były poszerzania punktu bogactwa. I dzisiaj, kiedy tak powiem, że coś jest za milion, za 20 milionów, za 30, nie sprawia to na mnie wrażenia, bo to tak ma być, że cena, którą widzisz, którą podajesz, ona ma być dla ciebie taka sama jak zupełnie inna cena.
I tak mamy normalnie na nią reagować. Wtedy poszerzamy też pojemność naszych komórek do przyjmowania bogactwa, w jakiejkolwiek formie ono by do nas nie przychodziło. Dlatego one mają taką cenę. Niektóre mają tak, niektóre są według innych, będą bardzo tanie, bo tam są i po 10 tysięcy, 20 tysięcy, a co? A inne nie. Dlatego, że one nie muszą być na sprzedaż. Natomiast jeśli ktoś będzie chciał zakupić, to ja bardzo chętnie wiem, jak zainwestować później i ten ośrodek właśnie w ciepłych krajach gdzieś stworzyć i co z tego ma być. Więc mamy plan A, mamy plan B i C i to mniej więcej na tym polega. Dlatego nie urwałam się z pietruszki ani z choinki, tylko poszerzam sobie, tak jak my wszyscy i tak gorąco do tego namawiam, punkty bogactwa i zobaczycie, jak to działa u Was, bo czasami ktoś mi mówi, że też zajmuje się czymś, jakimś serwisem i nie ma klientów. No i słuchajcie, było nie było, zdarza się, że wasz serwis jest za tani. Naprawdę. To jest niesamowite, jak to działa, że jeżeli to jest niezgodne z waszą duszą i dusza się czuje niedoceniona, to wy tego nie sprzedacie, żeby to było najpiękniejsze, co stworzyliście, co macie do zaoferowania. No to właśnie tak jest. To musi być zgodne z wami, poszerzając właśnie te punkty umiejętności też otrzymywania. O umiejętności otrzymywania też było sporo filmików właśnie o tym bogactwie, o tym, co my w życiu w ogóle otrzymujemy. Natomiast to dzieje się też u nas stopniowo, dlatego warto sobie wyznaczać różne ceny. Coś, co uważasz, że jest bardzo tanie, coś, co uważasz, że jest no już trochę bardziej drogie, ale średnio jeszcze byś to kupił albo sprzedał za tyle. I coś, co wydaje ci się, że jest no tak niemiłosiernie drogie, że nikt ci tego nie kupi, albo że ty tego nie kupisz, bo to cię przerasta. Żeby przyglądać się własnym reakcjom na te ceny. No i dobra, przechodzimy w końcu, przepraszam za ten bardzo, bardzo przedługi wstęp i przechodzimy do tych pięknych symboli, bo mamy rok smoka. A kogut wspiera tego smoka. No i wyobraźcie sobie, że Wikingowie dawno temu też mieli takie zwierzątka, symbole i pokażę Wam tego koguta. Ja akurat maluję abstrakty i pięknego koguta nigdy nie namaluję. Może ktoś z Was namaluje, to też mi wyślijcie fotki, podzielcie na Facebooku, bardzo chętnie. Natomiast pokażę Wam, jak ten kogut wedle Wikingów wygląda. To mniej więcej on wygląda dokładnie tak, jak tutaj palcem pokazuje. I on oznacza, że jesteśmy duchowo uważni. Zobaczmy, że to będzie, jak Basia mówiła, ten rok podwyższania świadomości, czyli on nam da taką uważność, pewność w tym, co robimy. I teraz, jak ktoś sobie według Feng Shui powiesi tego koguta, będzie już działało, ale jeżeli wzmocnicie to dodatkowo bindruną, runą, intencją, komendą. Uwaga, komenda dla niektórych oznacza zaklęcie, dla niektórych oznacza programming, dla niektórych oznacza afirmację, dla niektórych oznacza modlitwę. Mnie jest wszystko jedno, ma to być zgodne, to nazewnictwo ma być zgodne z czyjąś duszą. To jest najważniejsze. Ja, że bardzo, bardzo lubię dobrą magię i żeby było bajkowo, fantastycznie i przyjemnie, więc dla mnie są to zaklęcia. Ale nie każdemu się to dobrze tłumaczy, kojarzy, więc wcale tak nie musi być. No i oczywiście nie ma tego w sklepie jeszcze, chyba nie ma, ale wydaje mi się, że nie ma. Jeśli ktoś ma ochotę, bo ja tutaj zawarłam nie tylko koguta, ale właśnie te wikingowskie znaki. I teraz zobaczmy, że coś, co ma się dziać, zawsze koła są też kształty bardzo ważne, nie tylko kolorystyka jest ważna, ale kształty, że mamy coś na planie materialnym, liczba cztery, liczby są ważne. Wszystko u wikingów, tak samo jak Feng Shui, tak samo jak w astrologii, wszystko się liczy. I teraz ja też nie będę omawiać, ja mówię mniej więcej, że to jest naprawdę taki no mega, mega mocny obraz, który zadziała Wam na planie materialnym. Widzimy tą gwiazdę w środku, widzimy koło, zaraz wrócę do opisów. Tu mamy Shrivatsa, tu mamy tego
kogucika, mamy jeszcze dysentwilka, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda oryginalnie. Mamy orła, dysentwilk u wikingów mniej więcej, wystarczy sobie coś takiego namalować, taki malutki, malutki i... A orła sobie namalowali abstrakcyjnie w ten sposób. Ja to połączyłam. A ta gwiazda, zobaczcie, że ona też będzie miała inne kolory. Ta gwiazdka pół na pół maluje się po prostu inną farbą czy innym kolorem. I ona powinna być, no u mnie jest na przykład niebieska, bo też ma tutaj specyfikę tego niebieskiego, który będzie łagodził pewne rzeczy w zależności od tego. Też tak jak uczymy się o czakrach, ta kolorystyka jest bardzo, bardzo podobna. I tutaj nie będziemy od razu omawiać co na co, jaki kolor, bo Wy to już wiecie, my to już wiemy. Teraz jest kwestia zastosowania tego praktycznie. I gwiazda, która jest, bo oczywiście mogą być inne kształty, ale czwórka, ona ma dać nam efekty materialne, stabilizacji. Tutaj na ziemi, w praktyce, tu ma się liczyć. Dlatego też taki czerwonawy kolor. Orzeł reprezentuje siłę i odwagę, czyli wszystko, co na przykład ma się zadziać, jeśli wyrazicie taką intencję, nie tylko macie obraz, ale jeśli aktywujemy go, a była cała seria filmików, jak aktywować pojedynczą runę, zapraszam do nich, cała playlista jest, no to wtedy to, co sobie zamierzycie, będzie Wam bardziej mogło podziałać w życiu. A ten distelfilk, jak zawsze mylę, jak on się nazywa, jest na szczęście, dobrą fortunę tak zwaną. Jeszcze jest drugi właśnie taki na miłość, ja będę musiała znaleźć te symbole, bo fajnie jak widać, jak one są namalowane przez nich, w takiej czystej formie, bez kolorów. I wtedy można też porównać, zobaczycie, co jest na tym obrazie, że ja nie rzuciłam sobie tak bezpardonowo farby, żeby coś tam było i nie mówię, a to będzie na to, a to na to. Tylko to, co robię, jest naprawdę głęboko przemyślane. To znaczy, ja najpierw mam wizję, o tak, a potem kombinuję, jak ja mam to zrobić. W jaki sposób to najlepiej mi pójdzie, bo ja i tak nie jestem w stanie namalować tego, co sobie wymyślę, ale ten Dieselfilk, on w ogóle w innej postaci jest na miłość, na bardzo bezwarunkową miłość i uwaga na to, no bo to też miłość powinna być mądra. Mądra, czyli miłość bez tej władzy jest, prawda, sentymentalna i może się pogubić, a znowu władza bez miłości też jest tyranią, więc uwaga na to, to wszyscy wiemy o tym. I ten jest typowo na miłość. Jak gdzieś go mam, chyba go tutaj nie pokażę, bo akurat go nie przygotowałam, żeby Wam pokazać, ale jest jeszcze jeden znak, który jest też na miłość i on wygląda tak. Nie wiem, czy jest załadowany, ale tutaj tak samo wszystkie kolory, które tutaj ubrałam nam w obraz, są nieprzypadkowe. One akurat są dokładnie takie, jak zalecają w książce o wikingach, o północnej magii. Takie one mają być i dokładnie tak ma być to połączone w taki symbol. Tu mamy sześć właśnie takich płatków i jak wiemy, one wszystkie są nieprzypadkowe. Ja Wam tutaj dokładnie nawet to na miłość gdzieś znajdę, jak to wygląda pierwotnie. I z dokładnym opisem. Tutaj jeśli oni malują, to są ich bazy, podstawy. W zależności od tego, na co chcecie sobie zrobić symbolikę na dany rok, to są bazy. Ile ma być, jaki kształt jest na co. I ta szóstka, ona jest troszeczkę podobna jak czwórka, ale też jest na stabilność. I jest też prawo, w prawie i porządek, że to ma być taka też stabilność, ustrukturyzowanie, ale tutaj nam chodzi o miłość, czyli ona ma być
No, wiadomo, nie taka odleciana, tylko ma się zrealizować na planie materialnym, czyli coś z tego ma być, albo też dom rodzinny. Nie mogę teraz znaleźć tego symbolu z jakiegoś powodu, zaraz to znajdę. A jest. No proszę. Klasyczny znak, to jest ten namalowany, i tutaj dokładnie jest opis, właśnie jakie to mają być kolorki. To, a ten obok Astros to też dokładnie wisi, o, właśnie wisi za mną. To jest ten, który daje Wam magiczne moce, i też trzeba to ubrać w coś. To nie jest to, że powiesicie sobie jakiś tam obrazek, tylko że zgodnie z Waszym działaniem, z połączeniem z Waszą energetyką, on dopiero zaczyna nabierać mocy. Także to chciałam Wam pokazać tutaj, zaprezentować. Nie wiem, czy pamiętacie, robiłam cały materiał o. Tutaj on nieco jest ulepszony, bo tak mi się zachciało ostatnio, ale są tu ukryte plusiki i minusiki. I najlepiej zrobić dwa osobne, ale ubrane jest u mnie w jedno. Czyli plusy to są ta negatywna energia, która ma wyjść. Czyli robisz intencję, że w środku malujesz. Czy siebie, czy istotę, czy esencję człowieka, który no, ma na przykład tutaj ta esencja, ta istota ma być w miłości, ma mieć miłość w sobie, ma mieć wygraną bez walki, czyli jest Sowillo, tu jest mnóstwo ukrytych run, plus ze spiralą rozwojową, plus z ink, czyli też pewnego rodzaju ochroną. I na zewnątrz wychodzą plusy, czyli ta negatywna energia, a do środka wpadają minusy, czyli pozytywna. I to jest to, ja słyszałam o tym rytuale dawno temu od swojej pierwszej astrolog, kochanej kobiety, która no, mnóstwo znała takich właśnie podpowiedzi, jak sobie tutaj wszystko poulepszać w życiu. I ona na przykład proponowała, żeby jeszcze sobie aktywować lepiej, to można sobie tutaj w środek dać swoje zdjęcie po prostu. Albo napisać imię i nazwisko runami. Też działa. I o tym też był cały filmik, jak dokładnie tłumaczyłam, co to robi, jak to wszystko wygląda, więc już nie będziemy powtarzać. A tutaj mamy dokładnie jeszcze jedną taką moją kreację, która przyszła mi też tak, że musiałam to zmalować. Gdzie ta miłość na planie materialnym, zobaczcie, mamy gwiazdkę i mamy ten symbol miłości w środku. Jest to wzmocnione runami. One z bindrunami, przepraszam, bindruny ukryte są na czterech polach działania, które mają mieć wydźwięk w rzeczywistości. Tutaj macie ochronę, macie przejście też magiczne, jakby działanie w wielu liniach czasowych. W tej chwili jest to bardzo ważna umiejętność. Przechodzenia płynie między liniami, bo rozmawiacie z różnymi ludźmi. I jeden będzie w tej linii czasowej, a drugi już przeszedł na inną linię czasową. Nie wiem, czy Wam się zdarzyło. Z pewnymi osobami trzeba dobitnie, wulgarnie, konkretnie, z innymi inaczej. To jest taka czysta psychologia. Ale jeśli chodzi o linie czasowe, może być tak, że Wy mówicie normalnie, wszyscy Was rozumieją, ale od jakiegoś. Od czasu do czasu trafiacie na inną grupę ludzi, która Was kompletnie nie rozumie. No i tutaj na przykład ta bindruna będzie wpływała na to. Tam jest ukryty Dagas. Dagas to są portale przejścia do innego świata, portale, umiejętność poruszania się pomiędzy liniami czasowymi też. No wiadomo, jest to runa jak najbardziej magiczna. A tutaj. Tu mamy wzmocnienie, oczywiście na ochronę. To wszystko, to co chcecie, żeby zaistniało na planie materialnym, jest chronione już przez koło. Natomiast jest tu jeszcze dodatkowa ochrona wychwytywania jakichś tam, nie wiem, toksycznych energii. Tak, to też, słuchajcie, nie jest mój wymysł. To nie jest tak, że ja sobie to wszystko wymyśliłam. To jest wiedza, która jest przekazywana od pokoleń. I no, nie przez przypadek te wszystkie książki, prawda, są popisane, i to nie jest moje. Ja to studiowałam, ale zaczęłam to studiować wtedy, kiedy zaczęło mi się to śnić, kiedy zaczęło to do mnie przychodzić, kiedy ludzie zaczęli mi przynosić te runy, pytając się, co z tym zrobić, bo pewnie ja będę wiedziała, oni nie wiedzą.
No i te runy, które wtedy nie miały kolorów, zaczęły do mnie mówić, zaczęły się prosić o pokolorowanie je. I tak to się właśnie zaczęło. Sama bym, szczerze przyznając, w życiu nie chciałoby mi się studiować takich książek, gdybym nie została do tego w jakiś sposób właśnie powołana, w sensie, że miałam te sny, że coś podążałam za znakami, za tym, co się przytrafia nam dziennie, za tym, co się dzieje w naszym życiu. No, w życiu bym na to nie wpadła. To nie jest takie proste, żeby te runy porozumieć, żeby z nimi porozmawiać, a jeszcze, żeby je pokombinować w bindruny, w skrypty. No i komu by się tak naprawdę chciało, słuchajcie, poświęcić czas, żeby siedzieć i godzinami to malować? No, powiem, że to jest coś takiego jak w cudzysłowie powołanie, siła, która wami porusza. I jeśli macie taką siłę w swoim życiu, proszę nie ignorujcie tej siły, tej weny, bo ona jest bardzo bezpardonowa. Potrafi sprowadzić na ludzi choroby, jeśli nie podążają za tą siłą. I też odwrotnie, jeśli ktoś ma chroniczną chorobę od wielu, wielu lat, albo właśnie podupada na zdrowiu od wielu, wielu lat, to jest spora szansa na to, że ciało próbuje mu dać znać, że nie podąża za jakąś swoją misją życiową. Zwróćcie na to uwagę. No dobra, to teraz tak, jeśli ktoś bardzo, bo nie ma tych obrazów, jeśli ktoś życzy sobie nowe obrazy, nie wiem, kiedy będzie ta nowa galeria, żeby można było wybrać, ale jeśli już któryś z tych ktoś bardzo chce, a nie ma, to bardzo proszę o e-maila i ja wtedy wyślę plik. Jeśli będzie taka sytuacja, bo no, były dwa ostatnio takie przypadki i bardzo za to przepraszam, wyjaśniliśmy to i pliki zostały wysłane, ale jeśli ktoś zapłacił, nie dostał plików, nie mógł ściągnąć, proszę do mnie napisać na joanna.pilatowicz@gmail.com i ja na pewno ten plik wyślę. I w ogóle bez żadnych problemów i można go sobie wydrukować. Także pamiętajmy, że przy tych całych malunkach tak, żeby było jak chcecie, że ważny jest i kształt, i symbolika, i wasza intencja. Jak wy to aktywujecie? Było takie pytanie. No, ściągnęłam sobie te obrazki, to teraz wydrukuję i co dalej? No i tutaj mamy szerokie pole do popisu, bo idziemy tak jak w książeczce, kiedy runy przychodzą do ciebie za kierunkami i wieszamy to na określonym kierunku sprzyjającym według tej wędrującej gwiazdy. Niektórzy noszą sobie w portfelu, czyli takie malutkie, na przykład na dobrobyt i wtedy maluteńka dosłownie. I fechu jest polecana runa fechu, ale że ja się zajęłam w sumie tymi bindronami tak na ogromną skalę, więc jest i drzewko Tolkiena na dobrobyt, na to, żeby cały czas był ten dochód, ten flow, przepływ finansowy. I możliwości jest mnóstwo i na kierunkach, i w portfelu, tylko żeby tą runę aktywować. To jest tak, że one tutaj, no, wiele z tych run, które ja mam, spełniło swoją rolę, a kiedy runa, kiedy bindruna, obraz nie spełnia swojej roli, to ja szukam innego miejsca. Jeśli akurat pracuję z tą runą, bo czasami jest to, słuchajcie, mam tego tyle, że jest to dekoracja w pewnym momencie, ale co też ciekawego zauważyłam, że takie runy właśnie jak Astros Protection, czyli ochrona, to, co jest na ochronę, no one tutaj nie przepuszczają pewnych bytów, czy to, co z racji tego, że jesteśmy tutaj publicznie się wypowiadamy, no to od czasu do czasu, szczególnie na początku, jak nagrywałam z Zygfrydem, od czasu do czasu pojawiali się tacy śmiałkowie, którzy próbowali tutaj wejść w nocy, którzy no, świadomie wysyłają swoje ciało astralne i chodzą sobie gdzieś po nocach. I o ile ludzie sobie chodzą, ja nie mam nic przeciwko, o tyle nie lubię bardzo nieproszonych gości. No i na przykład taki znaczek u mnie chyba na stro to jest pierwszy u mnie w sklepie, on jest na niebiesko namalowany. Ja nie lubię generalnie kolorów czarnych, one też są dobre. Maluję bardzo rzadko na czarno, chyba jednego kruka mi się zdarzyło.
Ale ciemny niebieski, on też ma taką barwę, ten aksamit ciemności, on pochłania negatywne energie, więc on tutaj bardzo, bardzo nam pasuje. I coś takiego, czy nabyć ode mnie, czy namalować sobie, czy ściągnąć, wydrukować, to będzie też oczywiście działało ochronnie. Ale będzie działało ochronnie, jeśli wyrazisz taką intencję. Tak samo postępujemy z kryształami. Jeśli kupujemy kryształ, oczyszczamy kryształ i programujemy kryształ, ładujemy go pozytywną energią, esencją, uczuciem, tym, co ma przynieść, wizją, wibracją. I w taki sposób pracujemy i też zapraszam do takiego szczegółowego filmiku o tym, jak to się robi. Ja kiedyś sobie też namalowałam całą Bindrunę, chyba jeszcze jej nie wgrałam, ale kiedy groziła mi deportacja, no to oczywiście namalowałam sobie taką runę, Bindrunę, gdzie była tam i wygrana bez walki. No i rzeczywiście, to nie ja walczyłam o siebie, tylko za mnie. Dostałam totalną pomoc w tym, że było profesjonalne wykonanie tej pracy. Założyłam tam runy fechu, czyli finansowo, żeby to się dobrze poszło. I rzeczywiście nie zapłaciłam grosza, centa, złotówki. Profesjonalnie, że była dobra komunikacja, rzeczywiście, żeśmy się dogadali. I jeszcze, żeby było tak no, z wdziękiem, żeby to poszło sprawniej i ochronniej. I ten obraz wisi u mnie do dzisiaj. Jeśli też ktoś chce coś takiego, ona jest w formie mozaiki. Może powinnam Wam pokazać. Przepraszam, zrobię małe cięcie. No i jest. To jest na przykład na sprawy prawne i na sądy. Sowillo po dwóch stronach, wygrana bez walki. Tutaj mamy. Zobaczcie, że jest bardzo silna ochrona kwadratowa. Tutaj nie ma zamkniętego kwadratu, dlatego że ta ochrona z Turizas, jeśli zamkniecie ją od góry, blokujecie się na wszelkiego typu energię, ale też jest zastój, może dojść do inercji takiej. Więc ja nie polecam generalnie na ochronę rysować kwadratów i dodawać Turizas z każdej strony. U mnie jest to otwarte. No i tutaj mamy oczywiście fechu, kenas, ansus na komunikację, mamy taki wewnętrzny magnetyzm, żeby to się odbyło bez te sprawy sądowe, bez za dużej dawki posyłania energii, bo jeżeli jesteśmy wewnętrznie magnetyczni, wtedy ta energia płynie, wtedy mamy sporo dla siebie jeszcze zostaje u Was. Tam jest więcej run w tej Bindrunie. Dzisiaj mi to służy jako dekoracje bardziej na szczęście, ale jeszcze może posłuży, nigdy nie wiadomo, co to jest w życiu. Jeśli tego obrazu jeszcze nie ma, to i ktoś by chciał, bo ktoś mi się już zgłaszał właśnie po sprawy sądowe, prawne, to będzie ten obraz. Jeśli się podoba, to zapraszam. Tutaj jest moc kolorów, także no. Wibracyjnie też ustawcie na takim miejscu, żeby Wam pasowało po prostu w kierunku, albo też w małej formie wydruku. No i zabieranie czy do sądu, czy na właśnie takie sprawy, które są dla Was ważne w urzędzie. No i słuchajcie, żeby nie było za dużo, to są takie właśnie podstawowe wytyczne. Czyli pamiętajmy, kolor, kształt, no i runa albo bindruna. Albo też gotowy znaczek, czyli jeżeli łączycie tego koguta, sam kogut no, wspiera smoka fajnie, ale jeżeli dodacie tam jeszcze, jeszcze jakiegoś elementu bindruny, runy, intencji, kierunku, to będzie lepszy smaczek i podziała nam nieco sprawniej. Wzmacniacie działanie danego przedmiotu, artefaktu poprzez swoją intencję. Samo to, że to wypowiadacie na głos, że tak ma być, tak jest. Samo to, że myślicie. Nie bez przyczyny w wszystkich kulturach, ale też w jodze to było takie nagminne, że też spotkałam się z tym, że jeżeli była jakaś mantra, to mówiono ją często pierwszy raz na głos, drugi raz szeptano, a trzeci raz wypowiadano w myślach. Czyli jeżeli coś takiego też stosujecie, że jest to na to i na to, wypowiedzcie to, wyszepczcie to,
No i trzeci raz wyobraźcie to sobie, powiedzcie to, tą samą formułkę w myślach. Rzeczy, które są powtarzane, one bardziej zapadają w naszą podświadomość, a tym samym są też lepszym kontaktem z naszą duszą. W dwie strony to idzie. Że dusza też łapie, o co nam chodzi, dlatego że wyrażamy się jasno, konkretnie, że tego i tego chcemy. A jeżeli nie mamy konkretnej intencji, może być to, no to i dusza jakoś nie wie, jak to sprowadzić, bo nie do końca ona mi się tam skonkretyzowała. Może ona chce to, może to, tak samo działa uniwersum. No to tyle na dzisiaj. Zapraszam do sklepu, zapraszam do podzielenia się też informacją zwrotną, jak te obrazy Wam działają. Niech Wam przynoszą cudowne, chciane, piękne doświadczenia, rzeczy, jakości w życiu, takie, jakie naprawdę sobie życzycie. Więcej harmonii, miłości, dobrobytu. No i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.